No, dzień dobry, ja właśnie wróciłem. No, byłem na Bema. No, pompolini, cwaniaku pierdolony. Bo ty, kurwa, zezdrościsz, kutasie, będziesz... 1600, to ja ci pokażę. Dzisiaj nie ruszysz, to ogółem całe te zbiera jakieś, nie wiadomo, kurwa, co, brudy, nie brudy i po prostu nagrywa. Ja proszę widzom, żeby tego pompolinego po prostu, kurwa, niech wszyscy zgłaszają. On nie ma prawa, to ja jutro na trójkę idę i zgłoszę i pokażę. No, zapłaciłem. O, zadowoleni nie będziecie? Nie będzie świąt, nic. O, lajta dwa robiłem. Samochód kupiłem dla prezydenta. Ja nie prezydent. O, zobaczcie. No zobaczcie. 8 zapłaconych jest. Pokaż. Ja a po co to się... twoje jest? A co zrobisz? Ja robisz odwołanie. Jakie odwołanie? Jest zapłacone, już poszło. A po co płaciłeś? A ty kurwa za wszystko. Ty kurwa za swoją posiadłość. Za Lublina. Za kurwa Opla. Za ja wszystko ty płacisz. Jakiś. Dzień dobry, pan słon. Przepraszam bardzo, ale jak ja nagrywam, proszę nie nagrywać. Ja nie chcę, żeby ty nagrywał na człowieka uczciwego. Ja pierdolę tylko po linia. Dzień dobry, pan słon. On mi nie interesuje, on niszczy. Widzicie? Ludzie. Widzicie? Pan Krzysztof Kononowicz. Ludzi. Cwaniaczek pierdolony. Ludzi namawia. Tak, żeby usunęli mój kanał i proszę ludziom. Jak Wojtek był w las razek znajduje, a że nagrywa. On sam chodzi, kurwa, te butelki odrzuca, a później na kogo. Pato, ty mi. A myślacie, domyślcie się. Jak to było 2 lata temu, przepraszam bardzo. 2 lata temu, nie kłam. Tak. I powiem tobie. Kiedy ty się ostrzyżesz? Kiedy kurwa mi oddasz 250 zł? I powiem dla was, cwaniaku, że ja nie cwaniak, tylko ty jesteś cwaniak nad cwaniakiem. A cwaniak taki to bardzo... Dla cwaniaka to wszyscy wierzą i policja wszyscy wie. Tak. A po nie cwaniaku, ja tak, jak właśnie mogę, widzicie, tak. On non stop nam nie nagrywa. Ja mówię dla was, bo wy prosicie. Jacek, bo wy prosicie. Nie będzie wrzucał tego, tych filmów. Przepraszam bardzo, bo zwolnić chcesz mnie. Tak jak twojego brata, chcesz mnie zabić. Ja obiecuję wam, że... Po prostu jak najszybciej wyprowadzę się stąd i wszystko zabiorę tego Kononowicza, zdrajcę narodu, po prostu opuszczę go. Pragnę go opuścić, bo on dla mnie jest nikim. I wszystko zabiorę, bo ci wszystkie faktury, że to ja kupiłem, a co? Zobaczcie, mleczko piję, całe te, cukier kurwa, całe te kurwa, wszystko kurwa piję. Lubisz mnie obrażać, co? Głupoty gadać. A jak ty mnie obrażasz? A ja za majty siedziałem, to za to będziesz odpowiadał za to. Bo ty byłeś... Ja za wszystko odpowiem. Puściłeś to na świat. Świat ogląda, że ja za majty siedziałem. A ty kurwa, a ty mamę zgwałcił. Też odpowiem. No to prokuratura sprawę robiła. Ja właśnie czekam, ja czekam na to. Mi sprawy nie robili. Kononowicz mnie molestował. No jest to po prostu... Na kanale sobie obejście i będziecie wiedzieć, jak jest naprawdę. No na razie, zastanówcie się sami ogółem.